nie jak daliśmy sobie wkręcić, że nagle taki lekarz, który jest faktycznie na początku jest przemęczony, bo te pierwsze lata są ciężkie, niedospany, może nawet niedojedzony, bo no przynajmniej tak było w naszych pierwszych latach, pracowaliśmy za dużo, ale sobie furę w leasing wziąłem, fajna fura, wszyscy patrzą jak przyjeżdżam pod przychodnię. Płacisz, no przecież jesteś lekarzem i powinieneś jeździć super furą. Ja pamiętam, jak kupowałem swój niepotrzebny, za drogi samochód i to jest też przestroga. Czyli jesteś wiarygodny. Rada, dokładnie, dla ciebie, studencie medycyny, lekarzu, rezydencie, ale też może nie jesteś lekarzem i to też jest informacja ważna dla ciebie. Sprawdza się to w praktyce. Drogi samochód i nowy samochód wyleasingowany, czyli nie twój, czyli banku, już w momencie wyjechania z salonu okazuje się czymś kompletnie niepotrzebnym i zakupem tak zwanym zmanipulowanym marketingiem, bo najczęściej drogie samochody kupujemy w sytuacjach, kiedy słyszymy wewnętrzny głos, który każe ci się nagrodzić za jakąś ciężką pracę. Ciężko pracowałem, ciężko dyżurowałem, no przecież muszę się nagrodzić, kupię, bank mi da leasing i wtedy się budzisz w świecie, w którym musisz pracować więcej, w którym musisz poświęcać więcej czasu na spłatę zabawki, która okazuje się, że nie była tobie potrzebna, a nie daj Bóg, ktoś kupił sobie taką zabawkę po to, żeby zaimponować komuś, kogo nawet nie lubi. Prawda jest taka, że my jako lekarze jesteśmy w grupie tak zwanego ryzyka, jeżeli chodzi o łatwość otrzymania kolejnego leasingu. Zobaczycie, drodzy studenci, i może już znacie tą moc, młodzi lekarze, że jak tylko zaczniecie pracować, zewsząd rozdzwonią się telefony. Nowy leasing, nowy kredyt, specjalne preferencje dla lekarza i pokusa jest naprawdę duża, żeby w ten leasing wziąć tą furę, zwłaszcza, że nie wiem dlaczego tak jest, ale nadal funkcjonuje stereotyp, że lekarz to gość, który jeździ porządną furą. I zanim się obejrzycie, tak jak ty powiedziałeś, dyżurujemy na ciężkich dyżurach tylko po to, żeby spłacać kolejne leasingi. No bo przecież trzeba co 3 lata wymienić nowe auto. No jak do cholery lekarz jeździ 5-letni? To prawda, a przecież powtarzali, że to jest tylko kawał blachy, a ciągle wiele osób nabiera się na to, że leasing to jest jakaś inwestycja, że leasing to jest tak naprawdę oszczędzanie pieniędzy. W ogóle to nam wkręcono, prawda? Że w jakiś sposób, biorąc auto za 200 tysięcy w leasing, czyli po pierwsze nie twoje, czyli to jest kredyt, oszczędzasz. Tak. Czyli zobacz, ale to jest fenomen, nie? Jak daliśmy sobie wkręcić, że nagle taki lekarz, który jest faktycznie na początku jest przemęczony, bo te pierwsze lata są ciężkie. Niedospany, może nawet niedojedzony, bo no przynajmniej tak było w naszych pierwszych latach, pracowaliśmy za dużo, zbyt intensywnie, ja razy dwa. Trzy. Byliśmy wtedy bardziej podatni na manipulacje, prawda? Na te marketingowe zapędy banków. No tak, ale ja powiem o swoim przypadku, bo przecież mówmy o konkretach. Tak. Pierwszy samochód, który wziąłem w leasing, ja byłem święcie przekonany, zresztą no, księgowa się do tego pewnie przyczyniła, że ja słyszałem w głowie same plusy. Zejdziesz z podatku, same plusy, korzyści podatkowe, odliczysz paliwo, odliczysz naprawę, no ale sorry, summa summarum, za to auto musiałem spłacać ja, dyżurując, a tak naprawdę gdybym wtedy posiadał tą mądrość i tą wiedzę, którą posiadam teraz, to nie musiałbym tak dużo dyżurować, ponieważ dyżury po części były spowodowane zobowiązaniami, które się ma, a potem budzisz się za kilka lat
smutny, nieszczęśliwy, przepracowany. Na widok pacjenta po prostu jest ci słabo, jesteś po prostu wypalony, dlatego że pracujesz tyle, ile bank ci każe, a nie tyle, ile chcesz. A nie do takiego budzenia my namawiamy. Namawiamy ciebie do raczej wzięcia czerwonej kapsułki i obudzenia się z nami w ciemnej, może zimnej, chłodnej piwnicy, ale przynajmniej wolnym. Wolnym bez leasingu, wolnym bez sponsorowanych wyjazdów firm farmaceutycznych, wolnym z niezależnym myśleniem. A dlaczego? Dlatego, że chcemy stworzyć grupę lekarzy, ludzi, osób, która faktycznie zmieni świat i uratuje przed plagą chorób metabolicznych, bo wiele, wiele, wiele rzeczy w stylu życia, w jedzeniu, w działaniu, które da się odwrócić, mają właśnie na to wpływ. Między innymi to pomoże w tym, że ty, lekarzu, studencie i nie tylko, zaczniemy myśleć niezależnie. A im mniej jesteśmy zależni od kogoś, od pieniędzy czyichś, nawet rodziców, tym bardziej niezależnie myślisz. Lekarz niezależnie myślący to lekarz lepszy diagnosta, to lekarz lepszy człowiek, to lekarz lepszy mąż, wujek i tak dalej. Zawsze w uszach mi dźwięczą takie zdania kolegi, który zajmuje się zresztą twoimi też ubezpieczeniami, bo my jako lekarze musimy się ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej. No i zawsze mi powtarza, wy jesteście grupą zawodową, która jest najchętniej nie dość, że ubezpieczana, ale najchętniej wam się daje kredyty, bo statystyki mówią jasno. My jesteśmy grupą zawodową i on to powtarza w ten sposób, karną, czyli taką, która się boi konsekwencji karnych. Że wystarczy do lekarza, który załóżmy zapomniał zapłacić raty leasingu, napisać, żeby zapłacił i on od razu w strachu płaci. Mówi, że tak jest za każdym razem, dlatego banki sobie zaznaczyły, że lekarze są tym najlepszym klientem, bo praktycznie zawsze płaci, nie trzeba ich ścigać i tak dalej, prawda? Dlatego wzięli sobie nas na celownik, dlatego nie dlatego, że ciebie ktoś lubi, chce ci dać leasing, nie dlatego, że ktoś chce zrobić dobrze, tylko dlatego, że sobie chcą zrobić dobrze i na tobie po prostu nieźle zarobić i wkręcić ci historyjkę pod tytułem nowe auto, będziesz szczęśliwszy, nowe auto, musisz się nagrodzić, nowe auto i tak dalej, a my ci sprzedamy inną historię, nowe auto na leasing, po prostu będziesz zasuwał jak wół na dyżurach, nie będziesz miał czasu dla rodziny, a jak nie dla rodziny, to dla siebie. Jeżeli będziesz miał coś na leasing, czyli nie twoje, będziesz pracował jak wół na dyżurach po nocach i w miliona miejsc, będziesz czasami wkurzony na pacjentów, a nie powinieneś być, bo to wymaga od ciebie profesjonalizmu. Jeżeli weźmiesz auto na leasing, po prostu życie będzie gorsze, a ty wcale nie będziesz postrzegany jako lepszy lekarz. Nie dajcie się stereotypom, nie żyjcie stereotypami. Jeżeli chcesz kupić auto, no bo wiadomo, bez auta jak bez ręki, to chociaż przez chwilę zastanów się, czy kupujesz je z praktycznych względów, czy dlatego, że wypada, czy dlatego, że jesteś lekarzem i niby powinieneś jeździć porządnym autem. Otóż nie i jeszcze raz nie. Przemyśl to, cofnij do początku sobie ten odcinek i obejrzyj go jeszcze raz. I unikaj słuchania doradców łącznie z twoją cudowną, kochaną, najbliższą rodziną. Nie słuchamy doradców, myślimy niezależnie. Nie tak dawno słyszałem marzenie pewnej osoby, która chce sobie kupić Teslę. I uwaga, najlepszym argumentem do kupna Tesli jest oszczędzanie. Czy rozumiesz coś z tego? Kupować auto za 200-300 tysięcy po to, żeby oszczędzać. W jaki sposób? Bo to na prąd. Koniecznie wpiszcie w komentarzu, co myślicie na ten temat i dajcie znać koniecznie, czy jesteście za leasingami, czy nie jesteście, jakie jest wasze podejście. Bądźmy w kontakcie, bo chcemy stworzyć nową grupę lekarzy, nowe pokolenie lekarzy. Łączcie się. Chodźcie z nami.